Kolejną inwestycją, która dobiega już końca, jest realizacja ośrodka zdrowia. Jesteśmy już po tej części budowlanej, cała bryła i obiekt powstał. Jest na etapie odbiorów, które są niezbędne do tego, żeby legalnie można było eksploatować ten budynek. Jednocześnie trwa jego wyposażenie. Wyposażenie to oczywiście meble, niezbędne sprzęty, które pozwolą funkcjonować w nowym ośrodku, w załodze naszego ośrodka zdrowia. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, bardzo dużo nowego sprzętu medycznego, począwszy od fotoli stomatologicznych, poprzez drobny sprzęt medyczny i zakończywszy to na nowym aparacie USG, który będzie służył całemu naszemu społeczeństwu, przede wszystkim w diagnostyce, którą w tej chwili wszyscy, jak doskonale znamy, musimy stosować, ażeby zapobiegać wielu, wielu chorobom, a przynajmniej je dużo wcześniej wykrywać. W tej chwili również personel naszego ośrodka zdrowia przechodzi niezbędne szkolenia, żeby mógł się tym nowym sprzętem dobrze posługiwać.